Wyjdzie do ciebie. Bardzo dziękuję. Czemu nie piszecie, że chusta dostałem? W tym momencie ty otwierasz kurwa lawetę. Kowani. My wypierdalamy we trzech zamaskowani z klamami. Dwóch od razu dobija do tego, co stoi przy aucie. Jeden zawija tego z samochodu. Nie widzicie? Nie czekał w radiowozie. Zabieramy GPS-y, radia. Za kity? Wyrzucamy i życie, szybko ich pakujemy na lawetę i odjeżdżamy, jak gdyby nigdy. No host był i co? Jeżeli pisać musicie czat. Jeżeli się... Pracować! Uda. Dziękuję będzie za wszystko bez przypału. Przepraszam, że nie zwróciłem uwagi. Co ty mówisz, Carbonara? Co ty pierdolisz? Albo dobra, w sumie tu nikt nas raczej nie kurwa. O, pewnie go zaraz przejedzie Charger. Życie... Żyć jak... Bretranin. No, będzie. Wyniki. Co ty jak zapierdolisz? Jak się ubieramy? Jakoś tak bojowo, nie? Bojowo? Dobra. Potrzebuję jakiś hajsu? Jakiś pitos? No ja. No. Zawsze. Zawsze i wszędzie potrzebuję. Nawet jak mnie potrzebował. To ma. Dziękuję, tylko już mnie dalej nie przesuwaj, żebym się nie ten... Kurwa! Daj mu chinol, bo dałem tobie. No dobra, mnie, mi to pasuje, mi to pasuje. Nie przesuwaj mnie, proszę cię. Aha, posunąć cię. Bo będę krzyczał. Czyli ubieramy się jak Don Luca Luciano. Ja lubię krzyczeć. Mówię wam, czat. Ciężko lekko żyć. Sytuacja jest mocno napięta. Dobra. Piękne kowbojki trzeba. Wypierdolę komuś kopa to. Numery macie? Dorek, ty masz dobry nawet ten. Jakie tam masz? Zaraz podam. Tułów 53, t-shirt 57. Czekaj, bo dzwoni mi telefon. A. Buty są dobre, o co wam chodzi? To są prawdziwe kowbojki. Metalowe wykończenie. Jak wam kopam zajebał, to byście się pół obrotu, byście przez miesiąc ci mogli usiąść. Nie znacie się. Jeszcze są takie, wiecie, od tyłu są takie kowbojki, że są zakręcone takie ostrza. I takie ostrza jak gadżet, but. I wtedy pss, i szybę wycinamy. Oglądałem kiedyś film. Dobra, Dorek, dawaj. T-shirt? T-shirt, już ci mówię, moment. T-shirt 57, tułów 53, ramiona 33, spodnie 31. Spodnie 31. Buty? Kurwa, buty serio te kowbojki? 44... Brzydkie są? Zajebiste są. Kowbojki jak ma... To są zwykłe... Z wykończeniem metalowym. Weź 30... 44 buty, to piękne są. Wariant 9. Aniele... Ale jeszcze... Ale wygodne są. Ubierz, zaufaj mi. Spodobają ci się w chodzeniu. Ubierz. Ile? A jakie to spodnie? 44 buty, wariant 9. Spodnie 31. Ja pierdolę, kozak. Czapeczka 58, wariant 2. Dobra, kupuję.
Kinol, co ty? Przebieraj się, tak samo. Znaczy, a tu wszyscy też... A. Masz, uważasz się za lepszy Kinol od nas? W jakimś sensie może, ale to nie będę mówił. Znaczy, jakie numerki? Ale super są te buty. Pasują, wygodne są. Podaj mi no, numer. No ci szybko. Powiem, kurwa, wygodni się, chuj, no. No, mówiłem ci, wygodne są. Ale nikt się nie spodziewa. Jak komuś zapierdolisz kopa, to zobaczysz. On wtedy poczuje, dobra. Co to anal. Laki lur, powiesz mi jakie numerki? Tak, tak. Czekaj, weź mi jeszcze czapkę. T-shirt. Czapka 58, wariant drugi. Dobra, t-shirt jaki? 57. Dobra. Tu? Texas 53. Męskich nie było. Dobra, ramiona. Multigrossa! Zaraz naprawdę się zdenerwuję na ciebie. Pogniewamy się. Ty chcesz być ofiarą na kolejnym drag streamie? Dobra, buty. Słuchaj. Ty, Dorian, jest dużo osób, które wspierają. Niedługo się zacznie. Zegarek. Nie denerwuj mnie. Co zegarek, co zegarek? Rolexik. Wariant 9. Dobra, wszystko, da? No i czapka 58, wariant drugi. No jakie ma buty. Kurwa, te buty to, ale powiem wam, mówię wam, jak ktoś, kurwa! Super są, naprawdę. Kurwa, te laki luci to są dojebane, nie? No. Mówiłem wam, jakie wygodne. O, jak mi plecu rosły, chopie, ponadto. Pa. Uuuu. Piękne są. Można szaleć. Dobra, teraz. Jeszcze tu Enzo przyjedzie i pojedziemy. Musimy zorganizować jakiegoś busika. Okej. Okay. Wana? O, właśnie przyjechał. Podasz mu Gennaro numerki, bo ten już... A. Muszę coś zrobić. Enzo. Młody, przebieraj się, masz hajs? No. Poczekaj, przetestuję buty, weź się odsuń. Nie, bo kurwa, wyjebę furę. Wpadnie spokojnie, fura do sklepu, spokojnie. Jak zajebę z laka. Troszkę na pa... Dobra, pasy nakładam, uwaga. T-shirt 57. Kurwa, widziałeś? Aż kurwa cię prąd poraził. Dopiero jaki to jest ekstra voltage. Dobra. No. O, kurwa, yeah, stop, ostrożności. O. Tam z tyłu się bateria wkłada. Te 3AAA. Duracell. Tak, Duracellki będą git. Ale wgniecenie tego jest zapękło. Trzyma. No. Poprądowało cię za mocno? O, trochę. Popieściło trochę cię troszkę? No dobrze. O. A to znaczy, że działają. No, muszą działać. Nie ma innej opcji. Z traktorem. A co ty? Będziesz ole polał? Nie ma po co. Mana trzeba jakiegoś fajnego. Ojej. Czekaj, zobacz, może z tyłu coś jest. Co ty powiedziałeś? Co ty powiedziałeś? Nie ma tu nic. Kiedy opcji zbiera getta? No proszę cię, nie wiem. O. O, jaki piękna bryka. Otóż to. Czekajcie, bo mnie wyciągnie, kurwa. Na pakiecie to da? Patrz, zobacz co robi, ty! On ma głos kobiecy. To jest jakaś agrocka Anna, słyszycie? Ja nie tykam. Jeszcze się zarazisz, spadynio. Patrz, to te buty, widziałeś? Kurwa, ale dobre są. Widziałeś, jak mu kopa strzeliłeś? Aż mu nogi połamało. Kurwa, ale... Ej, żeś dobra, buty jest... wymyślił ktoś. Wiem, że tutaj kowboj i Dorian. Wieście BM-y.
Kogoś brakuje jeszcze chyba. Ilu was jest? No jeszcze się ubiera, ubiera się. A, bo się ubiera. Dobra. Możesz podgłosić, ustawiłem dobre radio, zobacz. Potrzebujemy jeszcze jednej takiej fury, gdzie zapakujemy na lawetę, co? Jedzie! Dawajcie! Blokuj! Patrz, coś dorobi! Stój! Nie spierdala, gościu! A ucieka! Zostaw go! Dobra, bierzcie drugiego też i jedziemy na Sandy. Jedźcie za mną. Okej, ubierasz się jeszcze tam? Ja na chwilę przysnę tu, napiję się Coca-Colki z tej puszeczki tu. Ubiera się on tam jeszcze, czy co? Czy już wszyscy? Ja mam Doriana tu. Nas jest dwóch. Nie wiem, ile nas było. O, spójrz na Twittera. Zendro będziesz musiał, wiesz, zabraniać. Jej. Ty, ale gdzie nie jedziemy? Musisz pitować starego. Czemu nie? Gdyby jechał trochę szybciej niż 10, to... Chciałem na Twitter odpisać. To nie odpisałeś jak ktoś. A to kurwa co tu stoi? Lewo, chłopaki, lewo! Dobra, jest Jon! Grzecie tu, wszystko widzę. Okej, okay. Obudziłem się. Ale się opiłeś tej kolki? A troszkę się obrałem, no. Myślałem, że nie zauważysz. Ty, a jakieś maski zakładamy, czy nie? Tak, załóż. Tak, załóżcie, żeby nikt nas nie widział, że my wyciągamy te rzeczy. O proszę, nawet piwko jest. O kurwa. Wali w zbełcza. Ta, wali w furze na robocie. Kogo zatrudniasz? Mandaty duże. Jest kierowcą w sumie. Feels no, wow, man! Pasażerce. Co wam powiem? Kole wypił, teraz browarem przepije i mój zaraz... Dopali blancikiem. Oho, tak, że dopalą blancikiem i czołówek. Żuberek. Jak to ostatnio reklama? Każdy dzik może liczyć na żubra. Jak to ostatnio oglądałem? Każdy dzik może liczyć na żubra. O kurwa. Foteczka na Insta, właśnie cię nie było, wrzucamy. Już wrzucamy, wykrzyknik Insta, jak chcecie oczywiście na channelu być odpowiednio. Dobra, maski załóżcie lepiej, nie? Wszyscy, żeby tu... Ta, maski na łeb, bo mogą nas obserwować. Dokładnie. Ty, ale dobra, ja panowie, tak w ogóle, nie? No spokojnie, wszystko co w środku na górze wynosimy, pakujemy na lawetę i wywozimy w inne miejsce. My będziemy jechali pierwsi, bo wiem gdzie jechać. Tu jest jakaś komoda, daj nowe dwóch ją weźmiemy. Te młody, bierz ją. Z drugiej. No ty pierwsze, co to gołą laskę, kurwa! Zobaczcie chuja, ja z komodą się użeram, a ten młodą laskę bierze. Połóż to ja wezmę te ściałki, żeby się na nie narobić. Trzy, cztery, siup.
O kurwa, jakie to ciężkie, ja pierdolę. Idę pierwszy. Kurwa, no to idź. Idź kurwa już. Ja dobra, rozbiórka. Weto łap na dole kurwa tam, tą komodę. Albo jebnijmy ją w pizdu na dół. Jeb. Ole jebła, kurwa. Dobra, no i rozjebaliście ją. Chuj tam, pomalujemy. Dobra, wsuwaj ją. Na lawetę. Dobra, poszło kurwa. Lecimy dalej. Dobra, ja mu to krzesło wezmę od kompa. Dobra, jeszcze to łóżko szpitalne musicie wziąć, kurwa, tam stoi w tym drugim pokoju. Łóżko szpitalne z drugiego pokoju we dwóch weźcie. I weź te wszystkie, kurwa, EKG, RKG, kurwa, te wszystkie maszyny, kurwa, lekarskie. Wow, wow. Zobacz, ile tu siana się pierze. Ja już walizkę wziąłem. Gdzie? Właśnie. A. Dobra. Bierzemy to łóżko? Chodź mi z tym łóżkiem, pomożesz. Aj, ho. O kurwa. O kurwa. Ktoś. Jebnijcie je przez ten. Z góry na dół będziemy łapali. Dobra, uchylam drzwi i na trzy. Raz, dwa, trzy, łap i ja. O kurde, prawie się przewróciłem, spokojnie. Spokojnie panowie, bo mnie przewrócicie, cholera. O, o kurwa. O kurwa. No, to już trzyma po piwku. A gitarę wzięliście? A wziąłem. Jakiego trika znalazłem? Gitara się ma. Gitara. Ej, jeszcze tu mam jedną rzecz. Łapcie tam. Chce ktoś rzutką w łeb? No rzutkę już wziąłem, strzałki też. Wszystko strzałki i rzutki zapakowane są jak coś. Rzutka i strzałka to jedno i to samo. No no właśnie, o tym mówię. Pokazać wam trik, jaki tu znalazłem. Ale powiem wam, że trochę się narobiłem, troszkę się. Trochę powiem wam, że się zmęczyłem tym noszeniem tego wszystkiego. Ciężka sprawa, jeśli tą antenę biorę, nie? Tutaj. Dobra, siup, urywam antenę. Wszystko już w ogóle? O, jeszcze jedna rzecz. Dobra, układę tutaj siup. Dobra. No, jedziemy siup. Panowie, ja pojadę pierwszy. Ej, w BMC niech jedzie tylko jedna osoba. I najlepiej, żeby się trzymała troszkę dalej od nas. I obserwuj, czy nie mam jakiegoś ogona. Wow. To lepiej dwie osoby, żeby jedna jechała, druga obserwowała w międzyczasie. To obojętnie w sumie, Chino, tak. Bo to trzeba będzie... Chodzi mi o to, że w razie W będziesz mógł spierdolić i sam będziesz, nie, jak coś. Dobra, jedziemy. Uła. Torian zawodowiec. Kurwa, pierwsza klasa. Ty nie wiesz, z kim ty rozmawiasz, Piotro. Mówię ci, pierwsza klasa to jest.
To jest wóz, przewóz, wywóz, gwałt. Kif kik. W Norwegii jest norweski. Proste. To każdy to wie. Produkcja, dystrybucja. Dokładnie, Aroni. Witam serdecznie, Aroni. To też jest morda dobra. Przypominam sobie. No ale pioseneczka. Pod klima tej kury. Tą gitarę to bym sobie wziął, wiesz, od niego. Psy! Psy, kurwa! Gleba, kurwa, gleba! Psy za nami są. Co, roznosimy ich? Maski. Nie mamy czym. Maski ściągnij. Chociaż w sumie... Czekaj. Ja nic nie mam. To wyjebane, mogą mnie przeszukać. A mnie też w sumie. Wypierdol nich. Nie? Ja jestem gotów, żeby to zrobić. Produkcja, dystrybucja, masturbacja. Ta-ta! Mustafi! Wklej no tutaj w felunie, w flagunie naszą ulubioną. Mustafi! Fajna ta piosenka jest. Zaśpiewać to nie znam. Z czym ci się kojarzy słowo ortografia? No i to jest fajna motka, Mustafi. Ortografia? No to jest... A z czym mi się kojarzy, czy co to znaczy? Mi to się kojarzy z jakimś dentystą na przykład. No, tak bym to z dentystą. To mi się tak by skojarzyło. Każdy dzik może liczyć na żubra. Takie są realia. Czekajcie. Musimy tam się do tego miasta wpierdolić bardzo, kurwa, że tak powiem, potajemnie i sprawdzić dwa razy, czy nie mamy pleców, jak będziemy wjeżdżali na miejscówkę. Ale nie będziemy nic pić bez tego. Ja se zaznaczę. A? Jest tam? Dawaj. Nie ma co, bo... Bo wiesz, co jest, co się dzieje. Mogę pokierować, jak masz problem. Nie. Miejscówkę zaznaczam. Chodzi mi o to, że musimy jechać bardzo tak... Oglądajcie się, czy nie mamy ogona, nie? W mieście, jak będziemy. Gdzie jest jeszcze jeden? On już pojechał obczajać, czy psy się nie kręcą. Też jeszcze chwilę, damy się, jak jedziemy. Ostrożnie. Ostrożnie, nie? Żeby tu zwierzynę nie wybiegła. Anon rozdaje suby. Małpa, Zako, jak coś. Zako, weź, miałeś suba dzisiaj rozdać. W chuja lecisz, Anon, naprawdę. Powiedziałeś na początku streama, że jednego rozdasz. Rozdaj jednego. Naprawdę, nie bądź kurwa... Gnoju nie rób na czacie, no. Nie rób gnoju. Daj jednego tam. Zobacz, ile jest ludzi bez suba. Nie bądź gnój. Powiedziałeś, że będzie. Jeden subskrypcja. Nie może być inaczej. Zobacz, jak cię proszą. Wybierz jednego. Naprawdę, wybierz, poważnie mówię. Nie bądź gnój.
W porządku przyciął. Ale dobre, zostawiamy je, bo są zajebiste. No, of course, buty of course. Wymiatają. Co bardziej cię wspiera po darowaniu suba czy donate? Donate. No, niestety. Kiedyś Big Show jak podarował 100 subów, to liczyliśmy i... No, donate. Z PayPalem mam trochę inną umowę, bo mam tam konto firmowe i o wiele mniej prowizji zabierają. Możesz sobie policzyć, że na przykład od każdego donata powiedzmy tak złotówka, nie? Od tych większych, a od suba no to no nie połowa, ale tak to już jest. Ale to nic, wiecie. Każde wsparcie się liczy. Niektórzy tylko mogą subskrybować, więc subują. Jeszcze kiedyś to w zeszłym roku był. DVD, to muszę kurde topa dać innego. Muszę topa dać chyba kurde. Bitcoina muszę zmienić. Muszę zliczyć kto tam topa dał w tym roku i będzie elegancko. Elegancko. O proszę! No i to mi się podoba! Słowo dotrzymane! Powiem ci tak, Anon, poważnie mi zaimponowałeś teraz. Poważnie, i nie mówię tego, wiesz, jakoś tak. Posłuby dzisiaj był zaimponowałeś mi. Spiegu, dzięki za suba. I teraz kończę, no! Co to ciągle mam, to jeszcze raz wielkie dzięki za suba. Oj. Bierzemy Kefix. Wszystko i niesiemy tam na... Szósty miesiąc, witam serdecznie. Cześć, Kefix. Dobra, ściągaj tą witam kawałek. Cię serdecznie, Kefix. Serdeczna gleba na czacie dla Ciebie i jeszcze raz wielkie dzięki za suba i dziękuję Anon za podarowanie subskrypcji z piegu. Nie tam, Hinol. Gdzie on poleciał z tym? W porządku jest. Super. Czekaj, wskoczę. Mia Shepard? O kurwa. Podaj. A. Co za połączenie. Czekaj, powinna zrobić. Co za połączenie. A. O Boże święty, co za połączenie. Cholera. Dziękuję za to wsparcie. Zliczymy sobie w tym miesiącu, pod koniec miesiąca zliczymy sobie topa i elegancko wypiszę go na tutaj, na streamie. A co mi tam? No bo to raz na rok będę zmieniał. Dobra, dawaj, tu ją stawiamy. Dobra, na razie. Dobra, kładę tutaj, siup, te pierdoły. O, Dorian, samo będziesz tu robił ten. Herbatkę, kawkę. A właśnie, co z tym czajnikiem, bo głośny był ostatnio. Nowy kupimy. Gospodarował suba Courtney! Courtney, kto to nas odwiedził? Cześć, Klaudia. Witam serdecznie, gleba na czacie, jeszcze raz wielkie dzięki za suba. Witam serdecznie, Courtney. Ungus, podoba mi się to. Twoje wsparcie szanuję bardzo. Dziękuję. Od kogo jest Shepard? Od Dereka albo od Sebastiana. Dwa nazwiska, które naprawdę.
ci znowu mam dać, przyjacielu? Na co się umawialiśmy? Czy ty sobie, Anon, znowu coś żeś tam w głowie ubzdurał? Już cię pochwalić, a ty zaczynasz. Pochwaliłem cię, a ty co? Wczoraj gorąco było wczoraj. Strasznie gorąco. Muszę przyznać, jak było gorąco. Sprawdzasz struny? No, ona sprawiona. Tak, wszystko, dobra. Chodźcie na chwilę tu. Fantastycznie. Mhm. Oho! Permox oficjal! Podarował suma Caitlyn! A co to za Caitlyn? Co to jest za Caitlyn? Tak, chodźcie tu do środka. Dziękuję za subskrypcję, Caitlyn. A Caitlyn to kurde jest jakaś... Kto to jest? Komuś brakuje jeszcze. Czy nie? Tamten. Dobra. Idę już. Dobra. Na górę? No. Tak. Idę. Caitlyn, ty grałaś na GTA? Kurwa, nie ma medyka. Wyjebałem chyba mu. Jestem. Dobra, musimy poczekać na doktorka, jak będzie. Caitlyn gra na zdrowie jako pani medyk. Ona gra z tobą. A to pamiętam. To pamiętam. Witam sobie, dzięki za 7 zł. Na to miejsce jest. Witałem chłopaków, okay. Jeszcze mi odpisali. Nie wiem, jak tam im idzie Sebik. Powiem, jak będę wiedział. Ale ja tam będę na szeryfie grał tylko. Ale będę grał. Oni nie wiedzą o tym, że tam centrala jeszcze jest dokończona, więc. Pamiętasz, co miałeś skanerem na to zrobić? Nie mamy pewności, że to oni po pierwsze, a po drugie. Pamiętam. Później mi przypomnij, jak skończę streama. A po drugie, to ten. Się zmęczyłem. Ale to masz jeszcze flachę, otwórz se. Nie pamiętają pewnie już o tym. Ej, zna ktoś Matthew Johnsona? Spider chyba 300, wiesz? Z kawałkiem. Witam Sneaky, witam Beasze. Zna ktoś Matthew Johnson? On jeździ taką czerwoną Ameryczka maklasą. Tutaj wszczepiona jest, pasuje do lodówki. Jeździ... A klasą, tą czteroosobową chyba? To jest A-klasa, jak dobrze pamiętam. W sensie tą kombi, nie? Spoko dzisiaj jest. Spoko mi, za 430 tysięcy. To oni dzisiaj do Chrisa dojebali się. I zajebali mu klampkę i to oni chcieli te informacje, nie? To jest ekipa od Dona. A-klasa, 430 tysięcy. Byliśmy na mecze i on był i mówił sam, że 430 tysięcy za nie oddał. Ungus, co ty mówisz? No właśnie, ale do tego typa w tej trzeba... Icelandii, tak? To jest inna strefa tak czasowa, tak? Tak, Matthew Johnson, tak? No. To jeszcze może, czy nie? Która jest tam, ile plus? Plus 4 godziny, czy minus 4? Bo ty w Islandii, tak? Mieszkasz. W Norwegii jest inna strefa, tak? No jest, ale jaka? Co? Jak też to ta klasa nie jest szybka, bo sam mówił, że też ledwo 200 wyciąga. Więc łatwo do złapania. Dobra, no to sfokusujmy się na razie... Fokusujmy się na razie na nim. Tylko najgorsze jest to, że kurwa... Ty jeżdżą mnie i na tych z tymi klamami to będzie kurwa strasznie przy połowę, a nie możemy tracić tego, nie? Norwegia? Co ja debil? Nawet nie ma klamy. Nie ma innej strefy? Mi się wydawało. Nie, mamy 4 klamy. No musimy mi zacząć się wydawało zawsze, że w Norwegii było 3 godziny do tyłu. To by się zgadzało wtedy, wtedy mógłbyś jeszcze no może teraz spróbujmy. Naprawdę? Możemy w chuja robić, zaraz sobie wpiszę. Bo wy kurwa, ja was znam! Wy czasami to mi takie kity wciskacie, makaron na uszy mi nawijacie, że głowa. Gorąco, kurwa, gorąco. Dzisiaj
Muszę chyba kaloryfer przykręcić, bo ciepło jest. Kupi i od razu do niej rozwaniam. Wiedzieli co to. Kuban. Cholera. Jak wczoraj sprzedawali cały czas, to dzisiaj nikt. Działa mikrofon. A wczoraj coś nie działało, no. Ale geek najlej, bo mi się wydaje, że mikrofon nie działał, bo czasami przerwie sobie, wiesz. Wczoraj troszkę poprzerywał. Kurwa, Hiszpan dostał udaru i mała jest sama. Ungus oczywiście, że tak. 12 lat, powiem ci, że Ungus o wiele lepiej będzie jest. Ją zgarnąć. Mhm. Nie wiem, możemy się teraz zająć tym Matthew Johnsonem albo później, bo on często jest. Z tego co widzę. W porządku. Nie wiem czemu, ale sami to się na mnie coś zaskakuje. Ja myślicie ten? Myślicie, że dobry patent będzie z tym rzeźnikiem? Zajebisty. Tylko. Ale to też byś musiał. Nie ma złych planów. Są tylko złe wykonania. Nie. Ja nawet nie wiem, chodzi o co szefa. Chodzi, nie? Obojętnie kogo powinienem. Może się dowiemy czegoś. Oni na pewno mają wszyscy informacje o tym czymś. A co z tymi psami? Nie wyjaśniam ich? No tak, no ja bym ich porwał, tak jak mówiłem. Drive-by'a robimy, rozpierdalamy ich. Czy nie? Nie właśnie, bo zaraz siadą następni i wezmą na radiu, nie? A ja bym zrobił tak, że młody na przykład Enzo z Elfikiem, bo jeszcze jest Elfik, załóżmy, czy z Hinolem na przykład, bo Hinol ma gadane, to na przykład Hinol z Elfikiem będą jechali jako pracownicy rzeźni furą jak na kurczaki to, nie? My się zapakujemy we czterech z klamami na lawetę. Nie? I będziemy, czy tam we trzech z klamami i jeden z maczetą, będziemy siedzieli na lawecie. Oni będą jechali i szukali policji. Jak będzie obok policja, to specjalnie przyjadą na czerwonym, czy przekroczą prędkość. No i ci ich będą chcieli zatrzymać. Oni się zatrzymają kulturalnie i będziecie musieli słuchać, czy na radiu nie mówią, że nie potrzebują wsparcia. Jeżeli nie potrzebują wsparcia, to ten pasażer z fury wyciągnie fona i napisze SMS-a do nas. Garnuszek chyba brakuje. Na przykład, że jest czysto, nie? Że będzie tylko jeden radiowóz i jest, że dwie. Zbyszon, miłej nocy ci życzę. No i w momencie interwencji jeden z policjantów wysiądzie. No albo będziemy ich słyszeli. W tym momencie jeden z policjantów wyjdzie na interwencję, podejdzie do szybki auta. A my w tym momencie otworzy się klapa i wybiegniemy we czterech, nie? Dwóch podleci do radiowozu, do tej osoby, która będzie siedziała w aucie jeszcze i wcelują się od razu, a dwóch zajmie się tym, co jest na lawecie. Powijamy ich, kujemy ich. Po skuciu zabieramy GPS i radio, wyrzucamy. Spoko, no i na lawecie jedziemy, ulatniamy się z miejsca lawetą. Nie? No to lecimy. Lecimy, znaczy. Tylko, że ja klamę potrzebuję. Zajebisty pomysł. Million IQ. Tylko pytanie, czy wypali, nie? Chodzi o to, żeby psy po prostu nie użyły jebanego radia, żeby nie wezwały wsparcia. Muszę wam coś powiedzieć. Ale to są psy. Widzieliście to? Patrzcie, jaka laska. Kur. Tak mi się w okularach odbijała, czy... Dobra. To dawajcie, trzeba te fury ulotnić, te ciężarówki stąd gdzieś wywieźć, przebrać się, normalne ciuchy. I ale ten, tak nie mamy, przecież na razie nie mają wystarczająco też klamek. Ile jest klamek teraz w tym momencie? Trzy. Ja mam jedną. No w sumie, ty masz jedną? Jest, i ja mam jest chyba Alex, trzy, bo Alex ma tego Sergeja klamkę. To wy mi daj jedną. Aleksa nie ma. No to będziemy mieli wystarczająco. Ja mam trzy na hacie, całą masz jedną, mamy cztery klamki. Dwóch kierowców, jeszcze ślepko Elfik, raczej ten, całą. Elfik ślepy. Więc ślepy już jest? Kurwa, tak. Więc Elfik będzie z Hinolem jako kierowcy.
Hinol też dostanie maczetę na przykład, żeby mi, bo Hinol ma gadany, więc będzie tam zagadywał policjantów PPP, pierdu, pierdu, żeby nie wezwali wsparcia. I my we czterech, czyli ja, Dorek, ty i Enzo wyskoczymy z lawety z klamami, dwóch kurwa od razu celuję do tego psa w aucie. I żeby radia nie ruszali, każdy na krzyku. I jeżeli ruszy radio, od razu kula. I zwijamy tego drugiego, nie? Pakujemy go na ten, jeden go kuje, pakujemy go od razu na lawetę, kierowca zamyka lawetę, w aucie zabieramy GPS-a ten, rozdeptujemy i spierdalamy, nie? Mhm. A czy spierdalamy? Odjeżdżamy normalnie, 60 na godzinę, gdyby nigdy nic, wy dalej jesteście w pracy, my kneblu... Wyjemy tych skurwysynów, żeby nie dali pizdy i wyjeżdżamy z Los Santos w stronę Palo, gdzieś tam ich kurwa w spokojnym miejscu, nie? A teraz ten Gennaro młody i ten i Hinol, zutylizujcie te dwie ciężarówki, a ja pojadę z Dorianem. Albo dobra, we czterech, zutylizujcie, a ja jadę po siostrę, zaraz przyjadę. I tu się spotkamy. Albo nie, a, spotkajmy się. Ale ją nie bierz na robotę. Wiem. Zutylizujcie auta za psychologiem na plaży, do wody nimi wjedźcie i ja tam po was podjadę to za chwilę. Nie wiem. Patrz, moja siostra byłaby dobrym bejtem. No ale... i fajnie, podoba mi się plan. To ruszaj żopu. Nie mam furami. Czekajcie, bo... Jakiś jest plan tylko. Mógłbyś mi powiedzieć, co robimy? Słyszysz? Zutylizować mamy te auta. Zutylizować? Dobra, tak. Za mną jedziemy. O, ten to wie od razu, gdzie jechać. Czekam na nich, żeby dojechali. To już na fryta. Weź brykę, żeby była do ucieczki później, do odjechania. Moment, moment, ty wysiadajcie. Bierzemy... O, ty znowu kobieta. Dobra, wsiadaj, jedziemy. Dawaj. Z gwiazdką, to znaczy dziękuję. Co ty gadasz? Kręcisz kurwa makaron na uszy, pewno. O kurwa, ty. Sorry, memory. Wszystko jest okej, okay. Au. Spoko, spoko! Już staję. Dobra. Dobra. Zadanie jest proste. W momencie rozpędzić się i do wody, siup auto. Sorry, po prostu ja wysiadam. Oła. Dobra. Nie, burrito nie. Burrito do odjazdu. Patrzcie teraz! Dawaj, rozpęd, skok! O kurwa, żyjesz? Słyszysz? Żyjesz? Kurwa, zanurkował. O, dobra, żyjesz. Dobra. O, ale to jest dwuosobowy. Nie, to jest cztero. Siadajcie. A, cztero. A, nic się nie bójcie. Nie ma lekkiej gry, chłopaki. Napierdalamy.
zapnijcie pasy. Nie spodziewałem się, że uderzę w ogrodzenie, to tak się stanie. Ja nie spodziewałem, że ty będziesz topił się w wodzie po wyskoczeniu. Dobra, jedziemy. Tam wracamy, gdzie byliśmy? Mamy chyba jeszcze mamy spinić wielodziary. On miał pod nas pojechać. Co mamy? Mamy spinić wielodziary przecież, nie? Dwie czy jedną lodziarę? Nie, to ale to mamy rybaka. Nie rybaka, dobrze jadę? Rzeźnika. Nie. No to kto to zaznaczył? Nie. To jest stare zaznaczenie. No dobra, na początku mieliśmy jechać do Paleto i tam na plaży wyrzucić, a miał nas tamten do dobra. Stop! Nie na Paleto, tylko za psychologiem. Dobra, może pan jechać? Dobra, gdzie mam jechać? Okej, zadzwonię do niego. Na pracę rybaka, tak? Nie. Do urzędu po pracy dopiero. Do urzędu, dobra. Ja nie mogę, bo ja mam firmę taxi, Kick Taxi, więc ja nie mogę zmieniać. Musicie wy zmienić, dobra? Czy ty i tak będziesz w tym... to Chiną musi. Nie, ja mam Kick Taxi. Hello. Robioną. Ale tylko jedna osoba musi mieć rzeźnika. Aha, no to ja nie muszę. No my i tak będziemy siedzieć tylko w furze. Nie, no wiadomo. Kick Taxi, nie napierdalaj, zadzwoń, pamiętajcie, chłopaki. Wany garaż. Słucham? Czerwony. Ale to ja pierw pracę zmienię. Ale to praca w pierw, nie, prawda? Powiedział, że nie, ale możemy wziąć w sumie. Dobra, to rzeźnika, nie? Czy tylko jedna osoba, no inny niech weźmie, będzie prowadził tam lodziarnię, to... Dobra, to zajechać tu? Tak. Proszę bardzo. Dziękuję ci bardzo. Jest okej. Jest okej. Jest okej. Dawaj. Jest okej. Dobra, jedziemy. Weź to odznacz, bo ty zawsze też do tego GPS-a zaznaczacie zawsze. No na czerwony jedziemy. No ale zobacz jak zaznaczyłeś, idioto, na autostradę. Dobra, skręć tutaj w prawo na tym zakręcie, co teraz będzie, nie? Dobra. Skręcam. Psy za nami. Co się przypierdalać? Maski ściągaj. Dorian, maska. W chuju mam. Ściągaj. Co się przypierdalać? Panowie, o co chodzi? No proszę pana, co to za czerwona światełka? Podjedzie pan dalej. Ciągaj kurwa tą maskę, bo znowu będzie... Słuchaj! Jakiś... Nie denerwuj mnie. Jeden z drugim. Panie, panowie, nie pozostanie z mojego pojazdu. Mam tutaj agresywnego, potrzebuję wsparcia na nasze 20. O! Halo panie. Co pan? O co państwu chodzi? O co państwu chodzi? Wracaj. Z powrotem do Europy. Wróć do samochodu. Nie mogę za to wziąć. Wróć. Panowie, ale to niepotrzebnie. Ale co to za awantury, proszę pana, no my chcemy tylko porozmawiać. Dokładnie. A pan o co chodzi, panowie? Co się stało? Panowie, no naprawdę. Już go tłukłem. No to dobrze, wróćmy. Już go chciałem tłuc. Dobrze, panowie. Już go chciałem tłuc. Ja na kierowcy jestem. Gdzie ten pan? A tu był. Ale przepracowanie to no ale poszło. Nie, ja siedziałem cały czas. Pan siedział cały czas w przód dla kierowcy, tak? No tak, panie. Dzień dobry. Zwróciłeś uwagę? Ja nie zwróciłem. Dobry. To jest moja odznaka. Nie widziałem. Terrari Light, numer znaki 89. No, znam cię. Teraz mnie nie znasz, dobra, proszę dokumenty. Bingo! Proszę bardzo. Co? I ubezpieczenie jest. Pojazd. Proszę, We smart! Feels woman!
firmowy, jakiej firmy? Jakiej firmy? Żadnego loga nie ma. No nie ma loga, bo jesteśmy na razie pod firmą. Rozwozimy kwiaty. Dobra, zaraz wrócę. Dobrze. Rabunki, napady, gwałty, rozwożenie kwiatów. Wszystko na zlecenie. Pan powtórzy jeszcze raz, wyjdzie z radiowozu. To co słyszałeś? Z radiowozu jednak ciężko wyjść, proszę pana, jeżeli to mówimy do stereo samochodu. One podobno właśnie nieoznakowane, tak się pomyliłem. I szare bardziej, takie trochę, to jest... Nie, to jest poczekać, że tak powiedzieć, czarne. Tak całkiem czarne u mnie. Ten jest. Dobrze, panie Sejgonka. Mhm. Czy czerwone światełka były po drodze? Jaka Sejgonka? Ale ja nie jestem Sejgonka, proszę pana. To jest Kujczak. A kto pan jest? Wo. Dzień dobry. Pan jeszcze raz dowód. Dzień Kujczak. Sejgon. Dzień dobry. Tak jest. Dzień dobry, witam. A gdzie ci kało ucięło? No dobra, to rozumiem. A czerwone światło, no i... ja przepraszam pana bardzo, ale co automatycznie... Co tu się dzieje w ogóle? Bo... Pan automatycznie włączył już oznakowanie świetne i mi się odbiło i myślałem, że pan chce, żebym po prostu zjechał jak najszybciej na pobocze, do tego zjechałem. No dobrze. Jak tam, no dobrze. Panie Larry z panią Amy? Panie Darren, bardzo dobrze. Nie wiem, gdzie jest. Dziękuję od pana. Mam nadzieję, że się nie dowiem. Pan bardzo, może pan mnie puścić z przodu, bardzo proszę mnie przebaczyć na zły pas, gdzie nie ma przerywanego, dziękuję. Larry to jest agent, lubię go. Larus to jest dobry. Ha! Larus! Larus! Larus, na razie! Dobra, no, gratka to jest łatwa, naprawdę. Czekajcie, bo dzwoni do mnie. To tam? Jak tam się na tym skutu robiłeś? Jedźmy. Dobra, wsiadajcie. Wsiadajcie do mnie. Ja cię lubię, to co będzie ci montował. Co ty mówisz, ja nie umiem. Durek! O kurde, przesiadamy się? Tak, młody, weź go na... Weź... Dobra, dziękuję. O. Kto taki miły? Od razu mówię, dlatego jeżeli na przykład policja, a jeżeli policja kogoś zatrzymuje, szybko przysiadł ze mną. Elegancko, dziękuję. Co? Ty, co to na lewo? Policja? No bo nie patrolują tu. Co? No nie widzisz na ciebie... Siwo? Powiedzieć ci czemu? Bo nie. Ludzie napierdalają śmieci w kominach. I dlatego jest siwo. Zobacz sobie... Ile jest w powietrze zanieczyszczone. Niedługo w masce będę wychodził. Pracę zmieniłem. Ja pierdolę. Jedziemy po wóz teraz, no? No nie. Ja potrzebuję... Pa. Kurwa, elfa zamknęli za motor, kurwa, 5 lat dostał. Jedziemy po niego. Zgarniamy go, od razu se teraz weź... A nie, bo on musi robotę też wziąć taką jak z Hinolem, dobra, no to ten... Teoretycznie nie musi, tylko jedna osoba musi mieć tą robotę. No ale fajnie jakby byli oboje przebierali, że niby razem jadą do roboty, wiesz. Tak. Kill small, man. No do Melosa, ale jest. O kurde. Leciasz, leciał ostro. Jakie fajne lewety mają. Tak. I to normalnie na bombach lecą jak psy, kurwa. Czasami myślisz, że to piaski, a tu z regulaweta wyjeżdża. O jedną rzecz uparałem, jak byłem szefem. No to za twoich, tak? No. Uparałem, że tak powiem, nowy warsztat. Nowe to, ale nie wiedziałem, że można wyjebać szefa. Kurwa, trochę tych psiarskich jest, jebańców. Ilu jest, myślisz? W okolice 5-6. Aj. Na 4 było przy nas na pewno.
Myślałem, że napierdalamy ich, bo ja już byłem gotów. No ja już widziałem, ty wylatujesz, latać ma HP, no łapam. No, bo ja już tego kadeta, tamten wyjść nie mógł, bo się zatrzasnął drzwi. Wiesz, chciałem już... No i wtedy byłaby dobra okazja, no. No, ale nie mieliśmy klamek. Ale mamy czterech. Ja wiem. I przyjechali od razu ale potem starcie, było ja... No ci co dojechali, to ja z nimi na szpitalu stałem i pierdoliłem, bo się pytali o kasyno. I gadałem z nimi, gadałem, nagle mówią, że wezwanie mają. Znam miejscówkę na spotkania. No ta, bo... Darek wyszedł, kurde, i zaczął pięściami napierdalać w radiolkę. Mnie? Wiem, gdzie miejscówka na spotkanie jest. Dzisiaj na zamku byłem. A, to ja wiem ten zamek, wiem o co chodzi. Tam jest zamek dopiero. Zamczysko. Dzisiaj zwiedzałem. A gdzie my jedziemy? A nie, no akurat nie nas zatrzymał Larry. Zawieźcie do więzienia. 5 lat dostał. A za co? Ten, co radą, to właśnie Larry. To jest jeden za alkoholizm. Właśnie. O, właśnie wyszedł. Młody, bierz go do Bagajana i na kolana. Czekaj, on cię weźmie na łapy. Skurwysyny, co za 50 mnie poposadzili. Jebance. Kukurwa, heheidita. I kukurwa. Znowu ona? Doigrasz się. Jak nie będzie zaraz laski obciągać, to będzie w piachu leżeć. Naprawdę, doigra się. Skurwysyna na 3 trzepaku po powieszę i bezbolem będę na napierdalał po brzuchu. A weź daj kacora. Kacor jest z tobą, czy został na chacie? To jasne. Siema, kacor. Siema, nie przeszedł. Co tam? Widziałeś, jaką mamy kaczkę, kurwa? Jeszcze w bagażniku. Cześć, byście, a u was? Dobre. Poznaj kaczor, bo mamy nowych w ekipie. Dorian, przedstaw się, Chińczyk, kurwa. Siemaniu. Kurwa, on mnie zna. Ale zadywiarzu. To ale... ja ustam. To ja nie ustam. To co? O, siema, manie! Chuju! On pierdoli! Co? W sumie trochę zjebaliśmy Arcję. Bo my mogliśmy już połowę. Ulala. Zarzuciło. My już mogliśmy pojechać a na zeszłego. A co za akcja się szykuje? O kurwa. Ała. Przybieramy się, wiesz, inne. Widać, to prowadzi. Winne? Ej, dobra, to niepotrzebnie my z wami jechaliśmy, bo myśmy mogliśmy już iść ten, po lodówę, nie? No to idźcie po lodówę już i się przebieście. I dajcie dawaj, znać, chodź. My się przebieście. Seta. Fajny system.
Kurwa. A czemu nie dawać? Podpuszczasz wózek, a co ty myślisz, że ja bym nie dał? Kurde. Gościu. Darian, jaki masz t-shirt? T-shirt 57. Może jakieś inne kolory, nie czarne. No czarne najlepiej wygląda. Co? Czarne najlepiej. Mogą wygląda. Być te zielone, no. A tu file? 61. Będę miał. Zielone zróbmy. Masz tu 61, nie? Dobra. Mhm. T-shirt 57? Tak, tak. Zgadza się. To weźcie rękawiczki te zielone są. Ramiona 16. A co, każdy tak samo? Tak. Spodnie jakie masz? Spodnie 31. Czwóreczka. Buty jeszcze. Dobrze chyba wybieram. Nieźle, pięknie. Buty? A buty jakie? Buty 60, wariant trzeci. Ej, a tak nie jest zajebiście? Też nie jest źle, nie? Ale to tak bardziej, wiesz, wojakowo. To już... To, mi... to czekaj. Niech będzie tam, jak teraz jest. To ten, mów mi... Półki. T-shirt. Podawajcie mu. Daj jakiś szalik. No, mogę no dać szalik. No. Jak tam t-shirt? 57. Niech będzie jakiś szalik. Tu. 61. A ramiona? 16. Podnie? 31. Buty 60. Kurwa, czapki nie zmienię. Czapka? Nie będę miał czarną. No to sam, po prostu zostawić. No to nie wiem. 58. No? Co? Paweł Media niedługo będzie? Będziesz PlayStation streamować? No muszę chatę wynająć gdzie indziej niż na Melinie. Co się śmiesz? Nic. Co robicie? Teraz będziemy... Musimy Heidi dopierdolić. Czemu? Bo przygina pałę. Zrobię. Chcę za nas cały czas do więzienia naszych. 200 na tamę. Kurwa, to, to nie będzie tylko tam. Pozdrowienia od Dorian.
Tedorek. Jaki numer czapy? Już ci mówię. To jest 58, wariant pierwszy. 58. O kurwa. No. Wiesz, to wyczarował. Ładnie, ładnie, ładnie wyglądamy. I wypadamy z kurwa nagle z lawety i walimy ich. No, zajebiście wyglądamy jak tacy kurwa. To są ci hunterzy, body hunterzy kurwa. Let's go. Zobacz, ale tak kurwa, wszystko pasuje. Się udało. Ja tylko klamy potrzebuję. Ja się dam. Jak kod żółty, jak coś. Ta, ja też na chwilę kod żółty. Pięknie, czat. Ślicznie. Czekajcie, co? Dobra, chłopaki mają lodówę, jadą przebrać się. Ja idę tylko się odlać i ten. I zaraz jedziemy, nie? Pojedziemy po klamki jeszcze. Dobra, czat. Nie ma lekkiej gry. Dobra. Nie ma lekkiej gry, kurwa. Przeładowane jest. Gotowości. Ty kurde, jestem taki dowcipny się. Halo, halo Kartus, halo. Jest maksymalna ilość VIP-ów na kanale? Tak, 100. Bez inicjacji. To co? 100 VIP-ów jest maksymalnie na kanale, może być. Bo powinni dać, że 10, nie? Jakby 10 to byłoby za fajnie, ale... Ja mam 10? No, może ci wymać. A, Dorian. Pojebał cię? Co? No, oni nie mogą się domyśleć. No. Ta. Kurwa, aż spodni nie zaciągnę. Ja wam zaznaczę, gdzie jedziemy. Ungus mi się wydaje, że jest... Odznaczcie, nie na motel. Nie na motel. Tu. Jest, wiesz... czy jesteś partnerem, nie? I szyby do góry. I jest medyk już. Odwiedzimy tunel, dostaniemy jedną klamę. Gdy jeszcze jedną będą mieli najwyżej na pokładzie kierowca, żeby mógł od razu się wcelować na blisko w tego, co będzie go kontrolował, nie? No, tak to działa. Ungus, a ty na ten... armę masz?
komputera. Mhm, ale nie, spokojnie, na razie już mamy tą akcję przygotowaną, nie będziemy zmieniali. Dlatego się złapie tak czy siak, on jest często gęsto. Kurde, Ungus, hiking, weź. Także na dużo, dużo. Nie miałem kolegów. No na armię to tam, kurde. Trzeba kogoś mieć. Oliwcia hostuje twój kanał with one viewer. Thank you, Oliwcia. Very good. Bardzo się cieszę z tego powodu. Ty masz jeszcze Oliwcia. 110 brudnych, nie? Powiem ci, szanuję. Szanuję, ja. Oliwcia, szanuję. Co? Już nie. Ty mi je dawałeś? Już czystych. Nie, przeprałem. A. Kozak Kości Golicy. Wydasz mi czyste. Tak, wysyłaj to do Instagramu. Traf. Taki żarcik. Ja sekundę się zamyślę. Kozak. Kto prowadzi auto? On prowadzi. A, Ungus. A, to spoko. Tam jedną klarę mi dasz, nie? Sharkmul, co tam jesz dobrego? Dobra, jestem. Ale dobre połączenie, powiem ci, Sharkmul. Dobre połączenie. Widzę, dobra, że znasz się. I teraz pod mieszkanie, pod molo. Ja sobie muszę wynająć. O, Mr. Sebik, to chyba pamiętam, no. No to będzie na armię, będzie na armię. Na nowej mapce to będzie, kurde, za dymki. Czuję dobre zadymki. Czuję dobre zadymki, chat. Na harmonii. Nowa misja, nowy ja. William Carrot is back. O! O! Ciekawe, bo czanki będzie to. Jadę sobie na rowerze, własnym oczom już nie wierzę. Na przystanku siedzi pies, ma na szyi GPS. Jest, jest, GPS, ma kudłaty pies. Jest, jest, GPS, ma kudłaty pies. Po ulicy idzie pies, idzie pies, idzie pies. Ma na sobie GPS, GPS, GPS. Po ulicy idzie pies, idzie pies, idzie pies. Miał plamy, ma na brzuchu. Po ulicy idzie pies, idzie pies. Nie, jeszcze nie, potem dostaniesz. Chodź, chodź. Teraz nie ma sensu, ja nie biorę na razie. Jedziemy najpierw do tunelu i potem tu wrócimy, bo nie chcę jeździć bez sensu z klamkami po mieście, żeby nas teraz jebli albo coś. A, myślałem, że już jedziemy ogarnąć wszystko. Wyczuwam nowe żądanie na na banku. A Ungus, no to widzisz. No to jak masz taki to. Szostek, dobranoc. Wiecie, jak jechać do tu? Czekajcie. No jak wróci to William, sensu, to wróci hejt do straży. Ale William dużo, długo się ukrywał. Tak jak będzie wszyscy myśleli, że umarł. Chcemy od nich klamki, tak? A Karol wróci. Ale to jak mają kombaty i masz... Jak wtedy masz kurwa nie będzie lekko. Możesz. Jak masz zwykłą, to możesz kombata wziąć. Wiem, ale jak coś, ja mam kombaty, ja mam nie? Dwie, też mają. Ale ja mam dwie zwykłe. W tym jeden jeszcze nie będzie miał w ogóle, nie? To może użyj tego pierdolonego mózgu. A za to przedrzeźnianie to masz kurwa nagany gnój. Co? Ale nie ma jak ty mnie wtedy! Nie mów mi jak mnie wtedy, jak mnie regulamin, czy jak to! Bo zaraz mnie... Nie ma jak mnie, jak ty, jak ja!
Słucham? Chory jestem. To na szpital pan, a nie tutaj... Pies GPS. Jedzie tutaj pies GPS. No namówiłem pan oficer, tylko chwilę, moment. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Co mam słuchać, panowie? A w radiu? W radiu chwilę włączymy. Jaki? Non-stop pop? To jest dobre non-stop, no. To jest dobre. Jebajcy. Pierdololi są bliżsi, kurwa. Ej, le. Przejedziemy. Jedź na kasyno, nie, jedź na teren kasyna. No i go zjechać pana. W te kanały, nie? Dawi, nie wywołuj, bo się to niedobrze skończy. Do teren kasyna? Normalnie, tak. Na kasyno i tam od tyłu objedziemy. Ty na tak zauważyłem, tak że ci motorcykliści to jakieś miękkie cipy, bo nic ich nie widzę w ogóle nigdzie. No bo chyba... Oni chyba dzielnicę zmienili. Tak? Pierdolili. Tak, bo jebali. Ciężko było. Ej, ale tędy to chyba nie przejedziemy tam. A gdzie chcesz przejechać? A te na kanały. Bez GPS. Wedle GPS-a możesz tam wjechać, ale my zjedziemy tędy. Fajnego tweeta by tak napisał. Teraz, no właśnie. Pomyłka. Good job. Żbika zapodaj. Słuchaj, przyjacielu. Mówisz, masz. Piękny żyć. Garścia mi żyć. Chciałbym... Jak on ciągnął te. Piątą karzę. Chciałbym mnie. Pełny sale. No chyba nie. Kurwa, nie wiem czy nie przejedziemy. Tak, przejwało cię. Kamilek, jak chcesz, mogę ci dać. Zjechać, trudno. Kurwa, Jurgena, kto by nie pamiętał z dzichu. Jurgen był tak wkurwiający. Odgrywał zarazem dobre RP, ale był tak denerwujący. Takie rzeczy odpierdalał. Razem z Hesem na czele. Tu zjedź w lewo. Jest pytaj. Zjazd, tu jest zjazd. No to Kamilek, jak nie chcesz, to nie. Ciężko, kurwa, ciężko. Anonki? Nie, Anonki, bo okej. Okay. Prócę też, zawsze coś dobra, działo. Ciśnij tu na lewo, no, prawo, nie kopiowali, nie, drugą stronę. To i może by mieli dostęp, ale im już nie daję. Wiesz dokładne miejsce, czy się tam wychodzi? My wjedziemy, jedź. Powiem gdzie. Tu. Jebać Hesa. Armajonik, no, niedługo. Bijaj się. Ach, te kamery w lesie, numer 5. Nie da się bardziej. Kurwa. To w prawo. Good fit, dokładnie. O kurwa. Tak Urgus prezentował. Dobra, zatrzymaj się tutaj. Man... Zatrzymaj się, zatrzymaj się. Natu... As... Kosmosu. A bo ja cię przekowałem? Czy jest, ja wiem, będzie poprawa jeszcze zejście. Kosmosu, dzięki za suba. Mhm. Witam tak. Sklep Batmana. Serdecznie gleba na cześć dla ciebie. Jeszcze raz wielkie dzięki za suba, Kosmosu. Chyba się wychodzi tutaj. Stop. Bardzo dziękuję. Zaraz przyjdę, czekajcie. Tu po prawo się chyba schodzi. No z cichu to czasy są naprawdę. Załóż maskę.
Co robimy w ogóle? Cicho. Dokładnie cicho. Żeby nas tramwaj nie pierdolnął. Tobie? No, obojętnie gdzie wyjedziemy sobie. Pod ziemią. Chat. Czasami komentarz. Jesteście strasznie. Nie. Źle zaznaczyłem. Jedziemy chatem. Mało miasteczkowi. Aski. Tak, ściągnijmy. Tak właśnie to chciałem powiedzieć. Niestety. O! Ja pierdolę. Ja czuję mi. Ty idziesz na pole czy na dwór? U mnie na dwór. Na pole to się na wsi mówi. Ile będzie do pobrania gigabajtów nowej misji? 20 giga, Mati. Tyle samo co teraz, ale będzie kompletnie co innego. Wszystko odświeżone, nowe mody. Plus jeden? Plus jeden, tak, plus jeden. Będziesz big na nowej spirba. Pewno nie będzie, aż big będzie, no tylko musi wrócić do działania tam. Dobra, musi niego poinformować. Poczekajcie w aucie. Poczekaj. Stój. I w aucie poczekajcie. Dziękuję. Ho. Będą te prace nowe? Czas? Tak, będą prace nowe. Słucham? Miesz przy sobie cały czas, ja? Tak. A co? Ja tak pytam, no bo tak do policji wtedy wyskoczyłeś. Ja się nie boję. Pewno Zbyszek będzie. Na 1000%. Zbyszek zawsze przychodzi. Synka włączcie z dzień, żeby koniec się nie wpierdolił. Nie no, Monski mody będą do pobrania synka i z dwóch alternatywnych linków. Na drive'u wykupiłem sobie 100 giga. I pewno na mega. Więc... Jakby Drive i Mega daje wam takie możliwości szybkiego pobierania, że płynie sobie tylko synkiem, zrobicie klucz, podpiszecie klucze. A Kamilka? Byś chciał mi stąd... No jasne, Kamilka, a ty kurde, na armię chyba grałeś, nie? Zbigniew wraca Boko Harme. Bujenie do dobrej nuty. Otóż to. Gennaro, masz patyka? A ja mam na chacie kombata. Dobra, to my tu czekamy jedź i wróć będzie tu. Będzie dzień wcześniej. Wysiadaj, Drek. Speedior, powód bana multikom, to długość bana permanentny. Dorian! Tak! Dobra, ja go wezmę. Chodź, my poczekamy, on jedzie po klamę. Okej. Okay. Chodźcie, Enzo i Dorian. Do której live będzie? Ja nie wiem, na razie jest.
No to Mr. Sebik, ogólnie praca holownika będzie fajna, bo jeszcze będą jeepek, będą auta jeszcze takie, wiesz, dla was inne, więc... Holownik będzie miał holownik, jeepy, Tacho będzie miał do holowania, będzie parę tekstur, więc... Więc szef holowników tam... Ktoś będzie mógł wykupić tego holownika wtedy. Ja się napiję. Teraz chłopaki już mają gotowe wszystko, poczekamy na niego, przyjedzie tu po nas. Będziesz też Mr. Sebik mógł na radio wejść, znaczy będziesz miał swoje radio, mechaników. I tam będą policjanci, medycy was wzywać. Dobra, on przyjedzie i jedziemy do Elfika i do Chinola. Więc będzie git, nie? Tylko osoby będą mogły wchodzić? Nie, no co ty. Narmy i nagie tam suby mogą wchodzić po prostu bez oczekiwań, bez cooldownu. Suby mają dodatkowo obywatelstwo na Lakeside'zie. A na Lakeside'zie obywatelstwo daje wam obywatelstwo na armii i na GTA. Musicie tylko uzupełnić historię postaci i z czasem tam przejść to sobie. Stad wyspy? No na razie jeszcze Dark Spider nie wiadomo. Kurwa, psy widziały jak jesteśmy ubrani? Przez tego... te szyby? Nie, chyba nie, lepiej zmienić jeszcze, co? Nie ma potrzeby, ja bym nie ma chyba... potrzeby. Ja bym chyba tylko kolorystykę zmienił na czarną i chuj. Znaczy wiesz, oni były przyciemnione szyby, więc oni na pewno... I była noc, więc jak już to bardziej będą myśleć, że było czarno. Poza tym na pewno nie widzieli, no bo Dorian cały czas miał maskę. Ktoś nie ma kajdanek? Nie powiedzieli. Invi, co wysłałeś? No. Ktoś nie ma kajdanek? Żeby później nie było. Masno, nie. Opel. Ja mam. Dorek, masz? Słucham. Kajdanki masz? Już patrzę. Nie mam spady, nie mam. Młody, daj mu, dałem tobie przypadkowo. Coś ty tu mi to rozjebał? Invi. Tu mi Grześ to zjebał, czy dobra, co? Dobra, to już wszyscy mają, tam chłopaki chyba też mają. Dziękuję. Witam, Ajkubi. Dobra, spierdalamy. Jasne. Dobra, wbijam ci GPS-a. Tu ciśniemy. Dajcie muzę, bo kawałek drogi mam. Brzmi sportowo. Czekaj, lepiej jedź, nie wiesz co? Nie jedź. Teraz to na kurwia. Lewą stroną autostrady. Ostatnio też tubików nie miałem jeszcze. Invi. Parę tygodni temu. Teraz sobie muzę z głowy wypalałem. Słyszysz, nie jedź tędy. Nawróć, bo jedziesz przez środek miasta. Też... Jak zaczek, gdzie mamy jedź jechać? W prawo, no i Kubi! Szósty miesiąc! Tymczas leci. Paletę w prawo. Bakeru pozdrawiam! Cześć, witam Bakeru. Witam Kubi, witam serdecznie, cześć. Leci czas, długo już. Ten długo czas razem. leci Bakeru pozdrawiam. Trzeba mieć takie samo imię na armii jak na GTA, będzie ich nie. Można mieć dwie różne postacie. To się wpisuje już w historię postaci. Moderacja to aktualizuje. Czekaj, Invi, coś ci poprawię. No to mi mówią, że podobnie jesteśmy w Symedze. Invi, coś ci pokażę, poczekaj. O kurwa, co się dzieje? Nic nie słyszę. Test. Test. O, słyszycie mnie? Tu mi się tryb radiowóz odpalił.
mnie z opony. Weź mnie nie denerwuj. Starczy, bo mnie portfel boli, jak to ogląda. Albo na wykrzyknik Insta? Tak, tak, wykrzyknik Insta, macie nową fotkę. Widzę, widajcie trzy kanał banki. Koneser jakbyś trafił z pieniążkami. I cyk na pach, jest już zadzwoniem. Prywatna posesja była, nic mi nie udowodnisz. O kurde, to powiem ci, że Invi zostaw sobie taki tłumiczek. O wiele lepszy jest. Ja teraz końcówki tylko będę zamawiał sobie do chargera, bo nie mam końcówek. Kiedy stare laczki wymieniasz na nowe? No, wymienię na letnie. Jakieś sobie kupię letnie dobre oponki. No dokładnie, Invi. No i kurwa, to o to chodzi. Ja czekam teraz z dziku, jutro mi przyjdą klepki na ślepki na właśnie na te. O kurwa. Na felgi. Witam piratcom grane. Belkowski GTA. Dużo twoje pali. Jak jadę do Lublina w trasie, pali 10 litrów. I to poważnie. 10 litrów pali, w mieście 13, ale 40 na godzinę w mieście i lekko startuje. W trasie 80-90 to 10 pali. Kamilek, no? Tak. Więc nie jest źle, nie? Weź pasy zapnij F. Pasy są zapięte. A Joker to też nie było tak od razu, nie? To powiem ci, kurde, ja sobie zbierałem, nie? O. Na czapczelka to akurat tak było. Ty kurwa, Dorian, mówię wcześniej, że się niczego nie boisz. Gumę palisz jak moja babcia. Kurwa, nie boję się, tylko u mnie było, że uderzyliśmy, więc wiesz. Wiesz jak jest. Psza, trzeci miesiąc! Gumę palisz jak moja babcia. Kur... Słuchaj, psa. Ciężko opanować tą brykę. Słucham? Parku gdzieś. Dobra. Chyba może być, co? Na ile ci powiem? Ta, sztos. Dobra, Hinol, chodź tu. Wysiądź. No to Kamilek, ja jeżdżę często do Felicity, albo do Plazy. Ja na Felicity zawsze sobie na początku paskuję. Dobra, jesteś bez niczego. Masz kajdanki? Kurde, możemy spotkać. Nie mam nawet. To może właśnie. Jaki ty masz tam silnik? 5-7 chemii, 400 z kawałkiem koni mam. Chyba to jest SMS, ale... No dobra. No to nie, no to niech Elfik będzie kierowcą, a ty bądź pasażerem. A, widzisz, niech to kawałek. Nie wiem, kto z was lepiej strzela? No to Elfik na pewno. No to Elfik, bierz klamę. Dobra, i słuchajcie, chodźcie tu wszyscy. Ej, chodźcie chłopaki jeszcze, plan wam przedstawię. Gdzie reszta gadów? To taki multigrosa, co policja jeździ w Stanach, tylko ten jest troszkę podrasowany. Nie, przyjdę. Troszkę ma więcej koni, ale... O Jezu. 40? Zichu, kurwa. No jakby mi palił 40, to... Patrzeć, czy nikt nie... No pewno bym gaza użył, ale tyle nie pali. Bałem się, bo mi na początku zdzichu, jak pierwszy raz się przyjechałem, to mi 50 litrów pokazał, kurwa. Ale to mu dawałem tak w pyrę, że głową, ale nie, później zrestartowałem i właśnie przejeżdżałem ostatnio za 300 500 km. Dobra, więc nie jest źle. Kurwa! Coś ja dzieje. Udaru dostał. Dobra, poczekajmy chwilę, może zdąży wrócić. Okej. To plan. A to zależy, GTG, Punisher, jak sobie sprowadzisz. Ta, ja sobie sprowadziłem. W sierpniu kupiłem i dopiero w styczniu wyjechałem na ulicę, myślę więc... nad tym, żeby przebrać się na czarno, bo te psy, kurwa, to siódme zmysły. Koneser, a ty wozisz się czymś? Nie, ale no to zaraz się zastanowimy. Słuchaj, ja ci mogę brykę dobrą załatwić. O, dzwoni. Fokusy się dobrze sprzedają w Polsce. Autobusem. Słuchaj, to koneser, za 300 to ty stary, dobra, to ty do Grecji możesz przejechać autobusem. Panie, to ty nam no, Kamil, ciężko.
Skrull... Oj, jaki to jest rocznik? 86, tak? Jak chcesz sobie sprowadzić do Charger'a? Hemifu. Ungus. Chcesz takiego starszego? Jak ktoś chce, to do mnie się odzywać na PW, bo ja dużo widzą sprowadzam. Miałem... Jak to wyszło? Mam parę subów. Teraz jednemu jeszcze gościowi, drugiemu sprowadzam. Dobra, są nie, czterech nie będę śpiewał, bo ci uszy pękną. Wiem, że już masz... Czy... A nie, czy... Nie, trzech nie chodzi o to, że subów, dosyć, mam dosyć, a jeden z YouTube'a. Przepraszam. No ja też bym poszedł spać. To co wy takie słabi... co wy takie słabiaki? Co wy, chłopaki? No, jestem chory. Niestety, jeżeli... Aj. Kurwa, masz zajebany kurwa plan od A do Z, coś no to potrzebujecie, niestety czasem to? Możecie fajnie do mnie odezwać, się sprowadza. W końcu wyjść na świeże powietrze, odpocząć, ale... Witeczek, możemy spróbować. Ty jeszcze chory, sobie tak powiedziałem, że kurde, nie będę raz przesadzał i będę tak sobie do max 3-4 godzinek, a dzisiaj jestem kurwa już nie... Inwiaczek właśnie, dużo ludzi sprowadza fokusy, RS, fokusy, fokusika, można mieć, już ci mówię, 180 koni, 2.0, wersja Titanium, czyli ta najdroższa, remote start z kluczyka, wiesz, kamery, czujniki, asystent parkowania, możesz sprowadzić sobie, ostatnio sprowadziliśmy za, u mnie na filmik na YouTubie jest 2013 rocznik za 14 tysięcy, ale w tańszej wersji, a w droższej wersji za 21-22 tysiące, nie? Nawet po mniej chodzą. Leciutko, wiesz, taki szturchnięty, więc... Zaraz ale to my robimy to na miejscu, więc my nie płacimy ani za mechanika, ani za blacharza, za nic, nie? Wszystko się wymienia. RS? Nie wiem, Blutman RS za ile. Pewno coś w tych pieniążkach, nie? Też zależy, czy automat, czy manual. Dzisiaj właśnie... Mustanga mijałem, wiesz, Dawid, znaczy stawał obok mnie na parkingu. Sidewipe to wykrzyknik FB i do mnie na PW. Jakbym nie miał miejsca, żeby gdzieś kogoś wepchnąć, to no mówię, to z paroma tygodniami jest jakby tam przesunięcie, ale zazwyczaj mam miejsce. Kondenser, przestań, drobniaki. Dla widzów to za fliko praktycznie. Ja od rana mam co robić po prostu. Wiesz, tu coś z autkiem zrobimy. Tu kurde, wiesz, te auta przychodzą, człowiek sobie je posprawdza, ponagrywa. Troszkę muszę ponagrywać trochę. Nie wiem. Mixon. 2013 rocznik to i w 20 się zamkniesz. I w 20 się zamkniesz. Takie najlepiej schodzą, bo są tanie. Nawet moi rodzice się chcą zdecydować na Focusa, bo ich tak przekonałem. Zobaczcie sobie filmiki u mnie są na YouTubie. Jest Focus, jeden jest wersja bardzo nisko wyposażona, a drugi jest bogato wyposażona. U mnie na YouTubie wszystko jest, zaraz wam pokażę. Focusy, Titanium, to są najczęstsze pojazdy, które ludzie lubią, bo one są bardzo tanie w utrzymaniu, części są na miejscu. Zderzak do takiego Focusa kosztuje 100 zł. Zderzak. Lampy kosztują 100 zł. I to normalne, ładne. Więc to nie są drogie pieniążki. A naprawdę, można w manualu, można w automacie. Znaczy w manualu RS-kę zazwyczaj. Można właśnie. Ale to nie są jakieś grube pitosy. Czatownicy. Ja na różnych szukam stronkach, wiesz? Jeden gościu nawet z eBaya sobie kupił auto i mu sprowadzaliśmy. Normalnie, wiecie. Czekajcie, nie widzę, żeby się coś działo. Ty! Nie wrzuciłem chyba filmiku. Czy wrzuciłem? Ford Focus. O kurde.
szóstka. Toyota, Mazda. Neperdol, rzuciłem ten filmik z Forda Focusa. Camaro. CLA, Ford Fusion. Ford Focus? Ford Focus. Nie, no nie wrzuciłem go w filmiku. Czyli mam do wrzucenia jeszcze jeden filmik. Tu macie, to jest mój pierwszy filmik, który tam robię. On miał ciekawe, że tu macie czat taki nisko wyposażony. On był za... Nie widzę. A, no, tu był. Trzymajcie się. On był za 14 tysięcy złotych. Ten. No. Tu macie nisko wyposażony. Co posiada? Dobra, to muszę wam jeszcze jeden filmik wrzucić. Na to wychodzi. O, zwołaliście mnie? Trochę przysnąłem. O, no to widzę, że te, nie tylko tobie się już chce tak trochę. Tak. No. Zobaczymy, działamy. Motory tak, Harley'a sprowadziliśmy. I też chyba... Ładnie sprowadzasz? Tak, motory Harley'a. Wstawiłeś siódmy odcinek. A, lulu, nie. Nie, że chcę, żeby ci się czynić. A, to ten najnowszy. A to może nie ten. Jest, no. Rzeczywiście, kurwa. Tak, macie tu. To jest ten odcinek. Wrzucam wam linka na czat. No, to jest ten. Udrekty. Siedzimy teraz w Fordzie Focusie. To jest ten filmik. On ma 14 minut. On był fajnie wyposażony. On był naprawdę fajnie wyposażony. No, macie, możecie zobaczyć. Trzeba by ci się macza. Dobra. Maczam. Nie idę tu w ultra spucie. Na to się macza, co dotaczam, bo człowiek nie człowieczą, co maczam, rok widzicie. Dobra. Wszyscy wyposażeni, nie? Inny kamilek, nie wiem co to jest. Ogólnie tak, spróbujemy ich poszukać normalnie w mieście. Ta na Instagramie co byłaś, Dzichu? No to wtedy Alex wyśle SMS-a, że jakiś kurwa dwóch idiotów Dzichu, możemy tanio kupić taką jeździ trójkę. Lodówką po mieście. Bo ona, wiesz, ona była już zrobiona i dlatego tyle kosztowała. Pewnie będą chcieli was zatrzymać, żeby się zapytać co i czemu tak jeździć agresywnie. Ksiur, 5000 dolarów. 4,5-5 tysięcy dolarów. I no chyba, że to nie jest dobry pomysł, bo od razu was zatrzymają z dwuja radiolki. No to jest chujostwo. Wtedy będzie łapy z wozu, klub centrum, nie wysiadać na glebę i chuj. Taka bejca trójka? Dobra, jedziemy, spróbujemy. Do miasta, jak zobaczycie radiolkę, te radiolki się kręcą. 2.0. To wtedy gdzieś na czerwonym świetle. 35-40 tysięcy z wszystkimi opłatami. Na czerwonym świetle, oni nie, właśnie gdzieś tak troszkę dalej od komendy, żeby druga radiolka nie zdążyła przyjechać. I wygląda to następująco. Ja jestem w parze z Dorianem, Enzo jest z Gennaro przy wychodzeniu. I będzie jedna radiolka, zakładam, dwie osoby w niej. Jeden będzie legitymował, drugi będzie siedział w środku. Poszło. Otwiera się klapa, Gennaro i Enzo zajmujecie się gościem w radiolce tym, co będzie. Pierwsze co, krzyczycie, że ma nie używać radia i tak dalej i wysiąść. Jak usłyszycie tylko, że użył radia, od razu kula. Zajebamy, sprzątamy go. A my z Dorkiem wybiegamy i w tym momencie też Elfik zaczyna z auta celować do tego gościa, który będzie legitymował. Powijamy tego, co legitymuje, obu na kajdanki, wskakujemy na lawetę, Hinol zamyka lawetę i zjazd robimy. I Hinol wtedy bez speeda normalnie jedziemy po malutku, nie? Ci, co będą mieli na kajdankach, ja złapię jednego, Dorek, u was złapię Enzo albo Gennaro, od razu GPS, jak wie, wejdziecie na lawetę z nim. Pierwsze wchodzicie na lawetę i dopiero wyciągacie GPS-a i radio, telefon i rozpierdalacie GPS-a i ten. Ja rozjebę temu drugiemu. Po tym, jak zamknie się klapa, żeby nie było akcji, że na ulicy nagle zaczniemy zabierać. Słucham. I psy drugie wiadą, nie? No tak. To co, ale lecimy? Lecimy. Czerwam w aucie. Macie dwie kanapki w sumie?
Tylko wy musicie, musimy słuchać uważnie, wy musicie słuchać uważnie, żeby, czy nie wzywają wsparcia, nie? Bo jak nie wezmą wsparcia, to wtedy jest zajebiście, nie? Jak wezmą wsparcie, to nie robimy tego, pamiętajcie, bo jak przyjadą dwie radiolki... Ała, co ty, co ty odpierdalasz? O kurwa, to jest kurwa. Ja pierdolę. No i chuj, cały misterny plan w pizdu. Niemożliwe to jest, co się stało teraz. Ej, wiecie co, mi się zdaje, że dziś... Kurwa, dzisiaj to chyba już nie wyjdzie. To nie jest źle, kurwa. Co? O cholera. O. To do zrobię, dobra. Powiedzieć szczerze. Juna, to ja przeszedłem, nie? Pchanie. Ja do auta tylko następną. To my musimy lecieć aż na doki. To chuj, dawaj tam pojedziemy w sumie. Chodź, jedziemy na doki. Jedziemy tą, dawajcie. A weźcie, wej... Chuja kurwa, nie działa, silnik się rozkurwił, proszę o wypierdolenie z tego. Ja mam naprawkę. Ja też mam naprawkę. Wychodzić z auta, naprawiam. Nie mam pytań. Dobra, spróbujemy jedną rzecz. Automatycznie wchodzę do auta, wszyscy poczują się do tyłu. Możliwe, że teraz kurwa nie ma jakiegoś balansu i wam będzie wiać, możecie się wypierdalać. Jeżeli tak, niestety cały misterny zajebiście w chuj dobry plan poszedł się jebać psu w dupę, kurwa, Jeffsowi, Millsowi, jebać do Flayera. Nie chce mi się, wchodzę. Naprawię go. Zajebał wiązane. Pijać. Dobra, pakujemy się. To maskę może zajmiemy bez przypału. Nie, my i tak musimy jechać tym drugim autem, bo jak nas zobaczą, to już wyczają plan. Dobra, to jedziemy drugim, dawajcie. Na złoczach, nie? My też się kierujemy na doki, ale tą prawą stroną autostrady. Ej, a jak naprawisz to auto, to nie będzie miało klapy? Da się, Mariana. Nie wiedziesz tym chyba. Zmieścisz się tym do LA Custom? Wątpię, że się zmieszczę. Nie wyjadę potem, to będzie też samo jak z tamtą kiedyś, rocz temu akcją, pamiętasz? Tak, no. No. Kurde. Dobra, jedziemy na doki, no trudno, no kurwa, trzeba... Przeczekamy chwilę, no trudno, nie wiem, żeby to nie wyszło, ale no... Tak, czasami akcje tak wyglądają, bo nic nie zrobimy. Maski off. I jedziemy, pojedziemy bokiem, kurwa, autostradą, to może nie będziemy psów mieli za mną. No sporo kamidek. Ej, dobra, co pójdę w głowę, tylko coś do jedzenia. No, koronastor przy domu. Miejscu, to mnie tam wsadzicie po prostu na tą na beto. Fajnie się bujacie, chłopaki, fajnie. Kurde. Ale kurde, sia. Idą przez był miasto, sypiam. Kurwa, 108. Jeszcze bujam i tak. Tu. Joker. Ta fura tak siedzi, że no, zaraz wydechy urwiamy. Motoru w ogóle nie ten, kurde. Nie działam. Klasyki też. To Infarnios. Teraz fajnie idzie. Pikam. No to nie ma problemu czegoś. Jak dla siebie to się inaczej patrzy człowiek, wiesz? Jak dla siebie to wszystko najlepsze, to już tak nie oszczędzasz, wiesz?
siebie się sprowadza. Tu nie ma co ubijać bawełnę. Wiem jak na Chargerze jest. Wiesz, od razu chcę opony wymienić, bo wiecie, jest jakiś tam wielosezon, nie mam w Chargerze. No ale to wielosezon to nie jest dobra opona, nie? Chcę od razu sobie na letnie wymienić, więc... Witczek... Pewno brałbym Mercedesa, jak miał do wyboru. Większe doświadczenie mam. Bardzo długo jeździłem E-klasą. Też jeździłem S-klasą. Cela C-klasą. I bardzo mi się podoba to w Mercedesach, że są bardzo wygodne. Mają super wyposażenie, super wykończenie, super wrażenie i dobrze się nimi prowadzi. Tak, Sideway są. Amazon. Dzięki za suba. Witam jest Skorpana. Serdecznie gleban czacie. I jeszcze raz wielkie dzięki za suba Amazon. Dzięki. Już mówiłem technicznie. O, psy. Kathleen znasz Amazona? No, to kurde, widzę, że się znacie. No super, jedziemy na zadymę, no. Jedziemy na zadymę. Ale mówię, tak jak dla was, to najlepsze auta, najtańsze, które to jest Fordy Focusy, nie? I Tytanium. Te auta można za 20-30 tysięcy, a jak ktoś chce zaszaleć i mieć super auto, to BMW, Audi, A3, sedanie, BMW serii 3, 140 tysięcy można sprowadzić. Słucham? Mówię, ciekawe, gdzie oni są tą lodziarą. No. Nie, Joker. Jakie roczniki? 2015, 2014, 2016. I teraz 2019 rocznik jest, więc rok, więc staniały. Ma ściupkę. Dobra, mamy lodziarkę. Mamy lodziarkę? Mhm. To jedziemy. Ciśniemy. O, masz kurde kieruneczek tutaj odpalony. Bang. No i bang, kurde. Oj, znowu. Teraz? Teraz awaryjki. Tak pasce patrzę po desce, kurde. Aha, bo to na desce widać, no. A nie napisałem tam Bartek? Kurwa, ci idzie jadę. On był tani. Wywiało dzień. Ale Bluthorn, wiesz ile wisi ten Nissan już? 2 lata. Ten Nissan już wisi. On 2 lata już wisi ten Nissan. I nikt go nie chce kupić. No i co, tu mieli być? Ale ja chciałem właśnie ten starszy grill, wiesz? Znaczy nie chciałem poliftowej wersji Chargera. Bo mi się nie podoba ta poliftowa, mi się podoba właśnie ta. Co my tutaj pakujemy? One się liczy pieróżnym. Tu mają to samo. Ten sam system, ten sam. Otwieraj! Tylko wygląd inny. Ale chciałem. Wyjście mogę! Pasy odepnij! Kurwa, przesiadam się, bo nie mogę wysiąść. Ej, weź Enzo na kolana. Dobra, ja go wezmę. Dobra, idź do. Dobra, bierzesz go?
Ja go wezmę. Dobra. No, oczaczę, że z tym przedliftowym. Dobra, zamykaj! Nam się nic nie stało. Wreszcie. Dobra, szukamy teraz policjantów, nie? Tylko na spokojnie, panowie, teraz... żebyście nie rozjebali lawety. Dobra, to zaraz się chodzi. Jestem. Ja cicho, my się nic nie odzywamy, jedynie SMS-y. Dobra, panowie. Teraz musisz się udać. No to z Elficiem, ze mną ja na kierowcę. No dobra, czekaj, daję, puśćcie. Kurwa, poku wszystkich. Chodźcie po kolei. Zakłuł się nawzajem. Odkuj. O kurwa. Ej, bo klapę rozjebiesz. Nie, nie podchodź tak. Tam. Pod dobra, ścianę mam, kurwa. Ja mam to wam otworzyć, czy sami co dać otworzyć? Będzie łajb. Tak, mister sobie. Chyba sami damy radę. To czeraj się zatrzymam, spróbuj lekko. Wyciągnięta? Ta, a, sami damy radę. Zamykaj. Tylko ty musisz zamknąć, nie? Dobra. Dobra. Panowie, kurwa, to musi być full, kurwa, szybkie, tak? Wyciągamy gościa z radiolki, my Dorek zawijamy tamtego, nie? Dobra. Blokuje, szybka wsiadka, klapa, tyle. Dobra, już. Jest, będziemy w mieście, tak więc no. Oj! Ty w sumie jedź tam, bo tam byli. Oj, no też. Nie wiem, do to tam jadę. 2014. Myślisz, że kurwa rekreacyjnie tam zapierdalam? Idziemy na urzędniczą. Weźcie mięśnie, tu do ściany się przyklejcie. Kamilek duchowny, no mocniej zrobiony być nie mógł. Witeczek, a który rok? Poliftowa? 2013 rocznik, można mieć do 100 tysięcy. Jak masz pomysł, złotych. Gdzie? S klasa. W silniku 550. Ale to jest nie w centrum, pamiętaj. Tylko 2013 rocznik. Jaki napęd ma Audi A4? Jaki chcesz? Quattro albo tył? 2.0. 245 koni. To już zrobimy rondo, oni prourzędnijcie się teraz w chuj kręcą. Kurwa, nic nie widzę. Wychujowo. Czepki wam kolor zmieniam, ta, pod światło. To też jak światło pada. To śpi już. Hej, tam te motki twoje, hej. Filmka, hej. Może też wjechać na autostradę, bo nie coś tam jechali.